Już? Już. No, już. Już mam dla was kolejny filmik. Drogie, ukochane, umiłowane pochwycianki. Po długim, długim czasie myślenia, kombinowania, zastanawiania się i kojarzenia faktów zrozumiałem, że może tak być, że ktoś uwielbia truskawki, kocha truskawki, przepada za truskawkami, ale jest na nie uczulony. Jak zje truskawkę, to ma wysypkę. Gorzej mogę powiedzieć, że są tak uczulone osoby, że jak weźmie truskawkę do ust i nadgryzie, to piecze, nie da się przełknąć. Drogi, kochane, umiłowane pochwiczanki, uważam, że podobnie jest w waszym przypadku, czy w naszym przypadku, jak wolicie, bo ja też się z wami bardzo personifikuję się z wami, bardzo się z wami personifikuję. I chcę wam powiedzieć, że bzdurą jest, że pochwiczanki nie pragną seksu. Wprost przeciwnie. Pochwiczanka pragnie seksu jak kania deszczu. A może nawet bardziej. Uważam, że pochwiczanka pragnie seksu, pragnie współżycia jak skowronek wiosny. Jeszcze bardziej. Uważam, że pochwiczanka tak pragnie seksu, jak zachodni wiatr polecić na wschód. O, to jest dobry przykład. Kochani, i dlatego informuję was, że nie wierzcie w takie bzdury, że istnieje pochwiczanka, która nie pragnie seksu. Każda pragnie seksu, tylko po prostu boi się konsekwencji, czyli samej myśli, że jakby się zaczął seks, to by się wszystko zmieniło. A jak się wszystko zmieni, to ona już wtedy nie może być taka efemeryczna. To już nie może mieć tylko motylków w brzuszku, a co najwyżej wyobraża sobie, że wtedy może mieć tylko chcice. Która kobieta chce mieć chcice? Każda chce mieć tylko motylki w brzuszku, prawda? Prawda? Wszystkiego dobrego z okazji świąt wielkanocnych, kochane. Z okazji świąt życzę wam baranka, żeby przed wami biegł baranek, a nad wami leciał motylek. O, i tyle, no.